Okej, Darkness, to jakby jeden problem mamy z głowy. No, To myślisz, że teraz dude, dobrym ale pomysłem byłoby przystosowanie czekaj, tego drugiego portalu na mamy nas? teraz myśleć w kategoriach, że straciliśmy psa, czy o tym, że pozbyliśmy się czarnej postaci? Znaczy, z jednej strony jest mi smutno, ale z drugiej strony jakby Tytus nie był Tytusem, tylko był tą czarną postacią, więc sam nie wiem, czy się smucić, czy się cieszyć. Chyba jednak smucić, bo ta czarna postać nam pomogła, więc w sumie nie problem mamy z głowy, tylko... Ojej, ja już nic nie rozumiem. Ja też, dobra. Po prostu może skupmy się na tym, co teraz mamy zrobić, bo słuchaj, Doknes. Możemy iść do tego portalu drugiego i spróbować tak uciec z tego świata, z tej krainy. Ale to nie będzie trochę ryzykowne? Bo zobacz, w Znaczy, końcu on nie byłby dokończony. wszędzie lepiej niż na Syberii. Wszędzie lepiej niż na Syberii. No dobra, w sensie tutaj się zgodzę, od początku mówiłem. Ewentualnie możemy się cofnąć w czasie, no ale co, do tyłu, no do momentu, kiedy byli ludzie, nie, no bo nie wiadomo, co nam zrobią. Będziemy na Nie, tej ja danej chcę, pozycji. ja najchętniej tu się cofnę, ale nawet nie wiem, jak to ustawić. Przyszłość nie ma po co, bo jeszcze w ogóle się okaże, że Słuchaj, światła myślę, że wypalone. dużo lepszym pomysłem byłoby skorzystanie z tego drugiego portalu, bo zobacz, rzeczywiście tutaj nie wiemy, jak to ustawić, nie wiemy, gdzie to jakby nas przetransportuje. To nas przetransportuje do tej rzeczywistości czarnej postaci jeszcze, a nie chcesz chyba żyć w świecie, gdzie wszyscy są tacy po prostu Pogubiłem pustką. się. Co? Nieważne, ten portal B odpada, tak? Tak, ten portal odpada, tylko teraz Dobra, pytanie, czy B. ten drugi portal, on nas przetransportuje do innego takiego portalu? Jak tak, to jeżeli trafimy do innej takiej bazy, może na pewno lepiej, może będzie cieplej, albo coś. Bo może ludzie w okolicy bezpieczniej Myślisz, że musi nas teleportować do jakiegoś portalu? A co jeszcze nas teleportuje, po prostu inne miejsce? Albo... Au! Okej. Trzymam się! Ciuć! Dobra, Ale spokój, już się wystraszyłem. straszyłem. O Może rajo. nas przetransportuje do Legnicy. Do Legnicy. Chcesz No, się teleportować do pamiętasz? Legnicy? Pamiętasz? W sensie nie, w sensie w szafie. Tak, do szafy Kiedy Jasia, do bawili się w szafy Narnie. Jasia. Jaś, tak. No właśnie, może Tak, tam nas. dobra, dobry pomysł. Dobra, to ja. Słuchaj, z Legnicy jest dużo bliżej do domu niż stąd na pewno. Co ty robisz? Czemu plujesz? Chlebem? Parówką? Co to było? Dobra, może po prostu chodźmy dalej. To był, wiesz co, to był, pamiętasz tego grzybka, co zjadłem? No? No. To był ten grzybek, czy to było jakieś. Znaczy, górna część grzybka mi wpadła, Górna część grzybka ci wpadła. a dolna utknęła. A dona. Okej, czyli nadal jesteś pod wpływem tego grzybka? Już chyba nie. Nie, 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 Okej. znaczy, czuję się normalnie, ale... Ale. Grzybki... Dobra, Dobra, nieważne. chodźmy prowadź do nas, bo ja nie ogarniam kompletnie, gdzie mamy iść. No jak to nie ogarniasz? A ile masz tutaj drabin? Tylko jedną No, masz. to ogarniam, ale dalej nie wiem, w którą stronę. Pamiętam tylko, że był ten wąwóz, Jak jakaś to tam dalej nie baza. ogarniasz? Tylko dalej jest tylko jeden skręt i to w prawo. Jak nie ogarniasz, w którą stronę? No ale... Nie wiem, no jakoś nie ogarniam, no po prostu. Popatrz! Kreti Co? kotleti! Czemu kotleci? Co się dzieje, Yeti? Ty coś... Kreti... Karmić kreti, dużo kreti kotleti. Dobra. Dużo... Skąd się to wzięło? Yeti, co ty robisz tutaj? Ty tu powinieneś... Co ty tu robisz? Idź do swojej jaskini. Yeti nie móc, Yeti z wami móc musieć, Ale kreti. nie, Yeti, my musimy, my stąd odlatujemy, nas tu Kreti nie będzie już mało niedługo. kotleti ma. Mało kotleti ma? Czemu? No to zrób sobie kotlety. Nie umie, Yeti. Tytuł zdawać kotleti. Tytus ci dał kotlety i już nie masz kotletów, tak? Yeti, resztę zjadają kreti. Aha. Czy ty nie masz kotletów, bo dajesz wszystkie kretom? Aha. Doknes? Doknes? Czekaj, co się dzieje? No właśnie, nie wiem, co się dzieje. Co tu robi Yeti? Doknesati kotleti. Czemu daje nam kotlety? Przestań, Yeti. Przestań karmić Kreti. te krety, kotlety. Słuchaj, może to chodź. Jakby. Pamiętasz, gdzie jest baza? Taka śmieszna, wojskowa, bo tamten chyba nie ogarnia, bo on zamilkł, Doknes. Nie wiesz, nie? Nie, no ja żyję. No to prowadź Doknes dalej. Musimy chyba go trochę zlewać, Gdzie wiesz? miałem iść? No, mieliśmy iść do wąwozu tego, tak? No dobra. Mówiłeś, że droga jest prosta i... Kreti, kotleti. No, Kreti, tak, Okej, no Kreti. to... Kreti, czy kreti? Gdzie Gdzie jesteś, się Doknes? kreti? A, tutaj, dobra, to prowadź, Doknes. Kreti, patrzcie, kreti. No, Patrzcie, Kreti. patrz... No, nie ma Kreti, nie ma Kreti, Gdzie nie. te kreti? Nie Co ma, no? nie ma. Dobra, czekaj, chodź, może trochę może Pod go unikajmy, ziemią co za są to. steki? Kreti pod Nie, ziemią? nie ma Yeti, Kreti, kotleti, steków. Nie ma. Kotleti są pod ziemią? A jakie kotlety? Co?
Kreti jedzą kotleti, więc kotleti muszą być pod ziemią. No, jeżeli zakopiesz je, to tak, tak. W sensie... A nie, bo to w tamtą stronę było. Ale czekaj, bo ty mówiłeś, że nie masz kotletów, to czemu je wyrzucasz? Teraz... Masz kotlety. Trzy kotleti. Trzy kotlety ci stało, to ich nie wyrzucę, tylko je zjedz. O, zero kotleti. Kotleti pod ziemią. Ale czemu wyrzuciłeś wszystkie kotlety? Przecież... ale... dla kreti. Ale ty będziesz miał co jeść teraz? Ale kreti będą miały. Ale ty nie będziesz miał. Kreti... Ale zrobisz nowe? Skoro ci już... Bo już Tytusa nie ma z nami, w sensie Tytusa już odleciał. Jedi dobry dla innych. Jedi dobry dla innych. Ale dla siebie też bądź. Musisz też sam mieć co jeść. Ale ty też coś musisz jeść, kotlety Yeti. Doknes? Doknes, czemu w niego strzela? Doknes, Doknes. Czemu on ma miecz? On ma miecz, bo on nie wie, co to jest miecz. Yeti, wiesz, co to jest miecz? Lizak. Co? To nie jest lizak. Nie, Doknes, nie celuj w niego. Doknes. Czekaj, to Yeti, chodź, chodź. Goły pan, nauczymy cię, Doknes. Doknes. To. Masz jakieś nici? No. Dobra, czyli daj trochę nitki. Zrobimy dla niego wędkę. Mogą być takie dentystyczne? No, jakiekolwiek. Czyli zrobimy jakąś linkę. Po prostu potrzebujemy linkę, żeby zrobić mu jakąś prostą wędkę. I nauczymy go łowić, okej? Kotleti. Dobra, bo on musi sam sobie ogarnąć to, bo on wygląda na to, że zginie tutaj bez nas, Doknes. Czyli bez nas, bez... Znaczy nie bez nas, tylko bez tego, no... No bez psa. Tej czarnej postaci, ona mu dawała, cały czas mówił. Zresztą masz hamburgera. Masz hamburgera? To masz co jeść! Masz co jeść? A to jest szczura! Ej, czemu nie bijesz? Yeti! Mówiłeś, że jesteś miły. Dobra, trzymaj to, Yeti. Trzymaj to. Weź tą wędkę. I chodź, idziemy teraz... Dokąd jest jezioro? No to w drugą... To tam było, to tam. Dobra, chyba. To idziemy. Chodź, chodź, Yeti. Wodne? Tak, ty będziesz łowić krowy, wodę nauczymy cię, naumiemy cię. Okej? Ja Yeti z wami iść. Tak, no idziesz z nami, bo musimy się nauczyć łowić i żebyś sobie poradził. Tylko sam musisz jeść Yeti, nie możesz wszystkiego dawać kretom. Jak złowisz dwie rybki, to zrobisz z jednej kotleta dla siebie, a z drugiej dla rybki, okej? Okay? Znaczy dla kreta. W sensie ten, tak? Nie? No jak nie? Musisz... Nie rybki. Kotleti. Ale możesz zrobić kotleti z rybki. Co jest, Doknes? No nic, tylko się dreży szybciej. Aha, okej, no to chodźmy, idziemy, spoko. Ja spiny nie mam, Doknes, też nie musisz mieć. No spoko. Ej, pomyśl stary, jak fajnie, niedługo się przeniesiemy i będziemy mogli znowu prowadzić nasze konto na Instagramie. No do ciebie. A, konta, tak. No, dolarek, boże, ale fajnie. Dolarek, a nas na czacie dolary, podłoga, plyno, ale będzie się działo. A to nie, to u mnie po prostu Doknes. No, ale fajnie, czekaj. Może tutaj w sumie by mógł, bo to... O, popatrz, Doknes, to tu się rozbiliśmy, pamiętasz? Jak dawno mi tu nie było, lol. O, czemu tu się nadal pali? To chyba ten ma... Kreti! Nie, to musi być jakieś paliwo rakietowe. Dobra, Yeti Kotleti, słuchaj, chodź tu Yeti Kotleti. Rozbijemy ten lód, pomóż. Rozbijemy lód, tutaj robimy dziurę. No do tego krety pływają. Bo on je tutaj zatapia, dobra. Weź wędką, teraz rzuć wędkę tutaj. W sensie, zarzuć wędkę. Nie, wędką, rzuć. O rzuć, nie, wędkę, zarzuć. Nie mieczem. Ale nie, wędkę rzuć, tylko wędką jakby zarzuć wędkę. O nie, to jest nie. Pomysł. Yeti, przestań, Yeti, nie. Agresywny Yeti, kret. Czemu je bijesz? Co się dzieje z tobą, Yeti? Spróbuj wziąć wędkę i wceluj w to. O nie, te krety mnie biją, cię biją. Czemu je zabijać? Co się dzieje? Yeti, spróbuj, masz wędkę? Weź. Yeti zjadł. O nie. Doknes, jak my go nauczymy czegokolwiek? O! Jak on... O! Ale masz, co ty masz? Na kon... co dobra, spróbuj... z żołądkiem? Dobra, spróbuj to, ale nie! O nie. Nie o to mi chodziło, kiedy mówiłem, żebyś rzucił wędkę. W sensie, nie rzucił wędką, tylko... O nie. Doknes, co robimy? No to... Myślisz, że go nauczymy czegokolwiek? Tak. Czy jest... O, nie, to jest złapy. Dobra, masz jeszcze trochę nici, Doknes? Ale co ty to masz? Doknes. Co on? No, nie, no mam, no. Dobra, to weź, spróbuj zrobić wędkę. Weź mu daj. Oj, James? Wiesz... Nie. Nie, już tutaj nie wyławiajmy, tam jest zimno, zamrozimy się. O nie, co on zrobił? Kotleti. Daj mu wędkę, daj mu wędkę. Kotleti, albo weź, najpierw, może pokaż, najpierw pokażemy. Czekaj. Popatrz, Yeti, spójrz. Biorę wędkę i zarzucam ją. Do wody! Okej, wiesz o co chodzi, czyli zrobimy większą dziurę. Rozumiesz, Yeti? Popatrz, robimy dziurę i łowimy ryby.
Okej. A potem to jemy i mamy co jeść, jest kotleti. Pieczymy rybę i jest kotleti. Rybieti, nie kotleti. No rybieti, kotleti. Rybieti, nie kotleti. No ale z czego? Ja już nic nie wiem, może kość po prostu rzuci i ryba sama przyjdzie. Dobra, słuchaj, Yeti, okej. To ty widziałeś, jak coś, jak to robi, co to za potwór, dobra. Trzymaj, jak coś, no, to dasz radę sobie, mam nadzieję, Yeti. Masz jeszcze w bonusie tą kulkę. Dobra. Zastosowanie, jakie tylko chcesz. Dobra, to trzymaj się, Yeti, to powodzenia wy... Nie. Yeti z wami. Ale nie możesz z nami, my lecimy do swojego domu, to jest twój dom. Yeti, tak, to jest twój dom, nie możesz... Zaraz, nie. Ja nie potrzebuję, wiesz, spasłej, owłosionej na biało krowy. No właśnie, Yeti, słuchaj. Nie smuć się, Yeti, po prostu nie bardzo możesz. Okej, dobra, nie, dobra, prowadź. Szybko, lecimy. Póki nas nie widzi. Dobra. Doknes, lecisz? Chodź. Śmiało, czekaj, no, już tutaj byłeś przecież. Nie jestem tak szybki, nie no, jestem szybszy, ale po prostu musiałem wrócić na chwilę bo miałem kilka spraw do załatwienia. Dobra, nie chcę wnikać, po prostu chodźmy i chcę mieć to za sobą. Dobra, weź do ręki pochodnie. Może być patyk? Nie mam pochodni. No dobra, już nie trzeba, dobra, czekaj. Ale tu jest... O nie, straszna atmosfera, dostałem aż czkawki. Nie, ty jesteś chory, czy ty masz gorączkę? Dlaczego czkawnąłeś? Nie, dostałem czkawki, bo ze stresu, bo się tu boję. Zawsze to jest niefajnie. Dobra, słuchaj, musimy teraz znaleźć ten portal. On był gdzieś... O, on jest tutaj. Tylko jak go aktywować teraz? Musimy ten amulet przyłożyć do... Może trzeba włożyć jakieś inne miejsce? Czekaj, może włożę ten amulet do... Do tego przyłożę, co na to? Chodź, jeszcze się rozejrzymy tylko, okej? Dobra, czekaj. Yeti! No Jezu, Yeti, co ty tu robisz? Yeti leci z wami. Nie możesz, Yeti, z nami. Patrzę kotleti. Czekaj, gdzie mogę włożyć go? Tutaj jest coś. Popatrz. Kotleti. Do tego myślisz? Nie wiem, stary, albo tu, albo... O! Tu. Słyszałeś? Nie. To musi być to. Chodź, przejmij to. No dobra. O, właśnie! O tym mówiłem, Dotnes. Dobrze to włożyliśmy. Działa. Tylko nie ma jak tego nawet skonfigurować za bardzo. Myślisz, że powinniśmy ryzykować? A możliwe, wiesz co, bardzo możliwe jest, że ktoś tędy próbował uciec i już wklepał sobie swoją lokalizację albo coś. No tak, więc próbujemy, może do tej Legnicy trafimy, to będzie niedaleko domu. Myślisz, że to jest portal do Legnicy? No tak mi się wydaje, to ma sens. Yeti, ty nie możesz z nami jak coś, więc trzymaj się, Yeti. Nie ma opcji. Bo są duże koszty utrzymania dzieci i nie moglibyśmy cię wziąć. No właśnie, więc Yeti, miło było cię poznać, naprawdę dziękujemy za... No, dzięki, że byłeś. Tak mi prawie przykro jest. No, będziemy tak jakby tęsknić. Czy coś chyba, tak to się mówi? Yeti z wami, Yeti nie trzymaj na pamiątkę sam. To Yeti, coś, nie wiem skąd to mam. Yeti nie chcę sam zostać. No ale no Yeti, no masz kreti. Znaczy jak chcesz w sumie... Nie, masz kreti, Yeti. Ja mam cyjanowodór jak chcesz, proszę. A, dobra, proszę cię bardzo. To spoko, trzymaj. Dobra, to Yeti, trzymaj się. Yeti nie chcę sam. No musi Yeti. Nie. Dobra, nie, dobra, okej, okay. Dokładnie, chodźmy sam, dobra. Dobra, to cześć Yeti. Trzymaj się, dzięki. Dobra, Dotnes. Nie wiem gdzie pójdziemy, ale... Trochę się przerażam. Ja już jestem przerażony. Jesteś pewny, że to jest dobry pomysł? Nie. Ja też nie jestem. Ale patrząc, znajdujemy wybory. Dobra, lecimy! Cześć, Yeti! Cześć! Kotlet. I tak właśnie zakończyła się nasza przygoda w tej mroźnej i groźnej krainie. Udało nam się uciec. Jednak gdzie? Jeszcze tego nie wiedzieliśmy. Weszliśmy do portalu, nie wiedząc, czy znajdziemy cokolwiek po drugiej stronie. Lecz miejsce, w którym się znaleźliśmy, niestety nie było bliżej domu. Na pewno przynajmniej nie tak, jakbyśmy tego chcieli.